Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. Jak co tydzień, proszę Państwa, wtorek o 21:00, niezły pacjent. Zastanawiacie się pewnie co tydzień, czy pacjentka dzisiaj, czy też pacjent, a ja powiem tak, rodzina dzisiaj, proszę Państwa, ze mną. Słowem silna. Studia. Żebyś wiedział, do 23:00. No. Myśmy się poznali, o Jezu, pamiętasz, to był jakiś taki festiwal, oglądaliśmy występ Milowicza i darliśmy z niego łacha. I widzisz, różnica między nami polega na tym, że ty o takich rzeczach mówisz publicznie, a ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam. No państwo po głosie poznali, oczywiście to Krzysztof Ibisz. Marcin Prokop. Dobry wieczór. A tak na serio, imię? Tomasz. A nazwisko? Kamel. Tomasz Kamel, przez dwa M. Tak. Już, a ty się denerwujesz, jak ktoś jeszcze pisze przez M? Jedno? Nie denerwuję się w ogóle, nigdy się nie denerwowałem. Ktoś pisze, to znaczy, że musi tak pisać. Mój jeden z najlepszych przyjaciół ma na nazwisko Kamal. Na imię ma Omar, jest Libańczykiem. Czy to jest nazwisko pochodzenia wschodniego? Moje absolutnie nie. Aczkolwiek zbieżność jest duża, bo słowo kamel w językach wschodu też ma swoje własne znaczenie. Natomiast moje jest... I nie chodzi o wielbłąda. Nie. Broń Boże. Zdaje się, że to gdzieś chodzi o jakąś dobroć człowieka, co mi tym bardziej schlebia. Natomiast ja jestem kamelem przez dwa M od grzebienia, czyli niemieckiego słowa kam. A kamels... I dlatego zawsze masz tą zamaszystą grzywę. Tak, to byli goście, którzy po prostu na zgrzebłach pracując wyczesywali wełnę, żeby później na przykład było można chodzić po miękkim dywanie. Słuchajcie, Tomek Kamel jest bardzo fajny i bardzo zdrowy, wbrew pozorom. Chyba że zadasz kłam tym twierdzeniem. Ale poczekaj, bo jeszcze mam parę pytań w scenariuszu. Wzrost? 1,86. Ładnie. Waga? Zamilcz. Dobrze. Nie 79,5. Ile? 79,5. No to chyba idealnie w ogóle. No robię co mogę, ale czasami się waham. Chciałem zapytać, o co chodzi z tym strojem, bo proszę Państwa, Tomasz Kamel dzisiaj jest w kombinezonie lotniczym. Chciałbyś wiedzieć dlaczego? Tak. Bo jestem modny. A, że to jest po prostu outfit tak zwany, to nie ma przeznaczenia specjalnego. No i to jest ta wersja po prostu w pierwszej odsłonie. W drugiej jest taka, że odkąd odkryłem kombinezony, to przestaje mi być zimno w okolicach nerek. I we wszelkich studiach telewizyjnych, w których wieje i zawiewa, mam kombinezon, w którym nareszcie mi jest ciepło, jakbym był w pracy, a jednak pod kołdrą. Przepraszam, Tomek, ale musimy to wyjaśnić, żeby nie było tak, proszę Państwa, Tomek nie przyszedł dlatego, że ma przeziębione jaja, tylko chodzi o znacznie wyższe partie twojego ciała. Czekaj, jeszcze jedno pytanie. Data i miejsce urodzenia. To było 12 lipca 71 roku w Cieplicach Śląskich. Czyli raczydło jesteś. Tak. Okej. Okay. Ale to nie jest program ezoteryczny. Nie, broń Boże. Wychodzę. Kwestie westybularne też do końca nas nie interesują. Chociaż to jest naprawdę ładny strój, proszę Państwa. Jak zwykle w przypadku Tomka, drogo, jakość jest wyborna. Wracając do twoich jaj... Przepraszam. Płuc. Nie. Wróć. Nerek. Wróć. Oczu. Bo co panu jest, panie Kamel? Mi nic. Dlatego, że zatroszczył się o to gość, który siedzi po mojej prawej. Ale kiedyś było. A siedzi człowiek o niezwykle radiowym głosie. Kiedy my się poznaliśmy z tym panem, to pierwsze, co ci powiedziałem, Michał, to... Tak, powiedziałeś rzeczywiście, że musisz mnie zaprosić koniecznie do studia, bo na pewno coś z tego fajnego wyjdzie i będziemy mieli o czym rozmawiać. Bardzo mi miło, witam państwa serdecznie, Michał Michalik. Doktor Michał Michalik, czy ja dobrze powiem, że ty jesteś otolaryngolog? Tak, to jest takie rzeczywiście określenie mojej specjalności medycznej, nawet to się dzisiaj nazywa w Unii Europejskiej otolaryngolog, taka pełna nazwa, a co oznacza nic więcej, mniej niż człowiek, który się specjalizuje w górnych drogach oddechowych, ale też w chirurgii głowy i szyi. Dobry ma wokół, nie, Tomek? A dlaczego dziadu jeden, i mówię to do ciebie, Michał Figurski, nie przepytujesz go w kwestii PESEL-u i tak dalej, RODO się boisz? Nie, jeszcze tylko mam pytanie. MML to Michał Michalik, a L to za co stoi? Dzięki za pytanie, ale rzeczywiście jakiś czas temu, ponieważ pracowałem, oczywiście każdy przeszedł tą swoją drogę przez klinikę, swoje godziny wystane, wysiedziane na dyżurach, sala operacyjna, no i potem oczywiście coś tam swojego, w związku z tym powstał taki mój pomysł, jako Michał Michalik laryngologia, i stąd to już zostało dzisiaj. A to kiedyś to kicha, Michał, to w latach 80. się robiło. W latach 80. jeszcze było na początku PPHU. Nie, no wiesz, jak Zenek drut produkował, to był Zendrut, nie, i tym podobne. Ale akurat nieźle brzmi.
ludźmi. Ja go nie pytam ładnie o wzrost i wagę, dlatego że nie mamy czasu w tym tak zwanym wejściu. Ale audycja, proszę Państwa, Niezły Pacjent na antenie Radia Z do 23. Bądźcie z nami. Proszę Państwa, w audycji Niezły Pacjent gościmy dzisiaj mężczyzn bardzo przystojnych z wyglądu i z głosu. A ja do których się zleczę? Nie, to głupie pytanie. Słuchajcie, ale gadamy już dobrych parę minut, a tak naprawdę nie dotarliśmy do sedna sprawy, czyli z czym, panie Tomku, pan do lekarza dziś przychodzi? Z lekarzem właściwie przychodzę dzisiaj w temacie zatok. No właśnie. I nie wchodzi wcale o Zatokę Pucką, tylko... Nie. O zatoki przynosowe i te czołowe, ponieważ jestem wielkim orędownikiem naprawiania tego problemu, gdyż dobre, zdrowe zatoki to cała masa innych schorzeń, które niejako równolegle albo ewentualnie chwilę po wyleczeniu zatok na dobre znikają. Uściślimy, panie doktorze, zatoki to tak. Są te pieczary takie tutaj, że tak powiem, w okolicy twarzoczaszki, tak? Panie doktorze, szanowni państwo, rzeczywiście jest to prawdą. To są przestrzenie powietrzne, które razem z nosem stanowią jedną jamę. One są bardzo dla nas ważne, stanowią fundamentalną część dla naszych dróg oddechowych. Pamiętajmy, nos i zatoki to podstawa. Dobrze formułuje zdania, składa po polsku i jeszcze ten głos, cholera jasna. Doktor Michał Michalik, otolaryngolog, Tomasz Kamel, przepraszam bardzo, Radio Z, Niezły Pacjent, tak to my. Jak już państwo wiedzą, jesteśmy dzisiaj w przepięknym męskim towarzystwie. Pozdrawiamy wszystkie panie oraz panów, no a przede wszystkim tych, którzy mają problem ze zatokami. Jaki ty masz problem z zatokami, Tomek? Wierzę, że już nie mam i że ten problem ma się ku końcowi, ale ja przez wiele lat cały czas odczuwałem dyskomfort takiego kataru, który brał się nie wiadomo skąd i braku przeciągu w tej części twarzy, którą nazwałeś pieczarami. Czyli jak robiłeś, czyli wciągałeś powietrze nosem, to tam świsty, brzęki, stukoty i warkot. Nie, to czułem, że tam jest jakiś silnik nienaoliwiony i trochę za bardzo warczy, więc chciałem mieć tam przeciąg, o którym marzyłem od lat. No i stąd wziął się pomysł na to, żeby wejść na tę ścieżkę bardzo kamienistą uzdrowienia swoich zatok. Nie jest to proste niestety. Ktoś mnie ostatnio zapytał, ponieważ jestem blisko tego problemu rodzinnie, co tam się w tych zatokach dzieje, to ja to porównałem, te polipy, co się tam tworzą, o których dzisiaj porozmawiamy, że to są takie stalagmity i stalaktyty w tym przewodzie tutaj na samym. Panie doktorze, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli coś... Tak, nie... panie doktorze, jest to absolutnie prawda. Tak. Jeszcze stalagnaty, jak pan pamięta, takie połączone również mogą być struktury. Niemniej jednak rzeczywiście to jest bardzo ważne. Wszystko, co się dzieje w obrębie zatok czy w obrębie nosa, stanowi tą pierwszą barierę. Nos i zatoki są stworzone, no oczywiście funkcji jest mnóstwo, ale te najważniejsze to jest to, żeby oczyścić, nagrzać, nawilżyć to powietrze, które dalej się przedostaje do dolnych dróg oddechowych. W związku z tym one mają fundamentalne znaczenie dla naszej sprawności funkcjonowania i dla tych problemów, o których już zaczął mówić nasz przemiły skądinąd pacjent, na szczęście już taki troszeczkę przeszły, ale w dalszym ciągu, który musi być podstawą kontrolą i podstawą opieką, bo to jest też niezwykle istotne i bardzo pielęgnujemy to, żeby pacjenci pamiętali o tych swoich lekarzach, do których powinni czasem wracać na tak zwany follow-up. Dobrze rzeczy, dobrze. Ja tylko chcę dodać, zanim dygresja, że to, o czym mówisz, czyli te polipy, to by było tak proste, gdyby to było jedynym problemem. Ja się nigdy z tym nie borykałem, natomiast zatoki, co pewnie doktor zaraz opowie ze szczegółami, to jest, choć z pozoru bardzo prosty, to jednak niesłychanie skomplikowany organizm w organizmie i o tym też warto pamiętać. Panie doktorze, ja chciałem tutaj małą dygresję. Pan użył określenia, że kamel jest przeszły. On to słyszał już parę razy w życiu, ale ciągle się wywinął. A historię wywinięcia tym razem Tomasza Kamela w Radiu Z do 23 w audycji Niezły Pacjent. No dobra, wiecie, że Tomek Kamel, no to już nagadaliśmy się i wiecie, że doktor Michał Michalik, otolaryngolog, to jest ten, co mu nos wyleczył, a w zasadzie to wnętrze. Rozmawiamy o tej historii, która zaczęła się kiedy? Kiedy ty zdiagnozowałeś u siebie problemy nosowe? Nie mogę powiedzieć, kiedy je zdiagnozowałem, ale pamiętam, kiedy zacząłem być ich bardzo świadom. Kiedy zacząłem zarabiać na życie głosem. I zobaczyłem, że czasami odczuwam mocny dyskomfort, który przejawiał się najróżniej. Albo, że ten nos był zatkany i ciężko mi się oddychało. Albo na przykład stojąc na scenie czułem, że za chwilę zacznie mi z tego nosa coś tam chcieć wyjść. Patrz, jakiś katar, którego nie mogę się pozbyć, bo akurat stoję i mówię do publiczności. I by się nagle kamel zasmarkał na tę drogą koszulę. No. Na scenie stoi wielbłąd, a tu zaraz chwilę, za chwilę stałby wielbłąd z kozą, a to nie jest dobre skojarzenie. Okej, czyli
nie, jakby to było jakby nie trzymanie gluta, brzydko mówiąc? Doktor zna określenie, które pewnie jest określeniem fachowym i znanym powszechnie, czyli to jest tak zwane ściekanie po tylnej ściance gardła. Ściekanie wyziny po tylnej ścianie gardła. To był kiedyś nawet traktowane jako pewien zespół chorobowy. Tak, i szuka się ponoć odpowiedzi na pytanie, skąd to się bierze i dlaczego, i lekarze do tej pory nie są pewni. Okej, ściekanie czego, panie doktorze? Ściekanie wyziny. Drodzy państwo, no to jest też tak, że dzisiaj mamy te inne możliwości. Już poza tym, że inną wiedzę, edukujemy się, staramy się rzeczywiście robić też tak, żeby pacjenci nas lubili. To jest czas pacjentów i musimy o tym pamiętać, ale to jest też kwestia diagnostyki. Diagnostyka jest podstawą, czyli wykonywanie różnego rodzaju badań, które pozwalają określić, co danemu pacjentowi dolega, żeby w miarę możliwości być najbardziej precyzyjnym w postawieniu diagnozy i zaproponowaniu tego szczególnie ważnego leczenia. Ale czekajcie, bo tak, muszę tu stanąć trochę w obronie Tomka, dlatego że słuchający nas heterycy powiedzą tak, a dobra, katarek miał i nagle tutaj miejsce zajmuje na kozetce, niezły pacjent w Radiu Z. Ale to rozumiem, że to się nie, problemy nie sprowadzały się tylko do tego kataru, który ci z nas wyciekał. No wiesz, to nie tyle, że wyciekał, co cały czas tam był jakiś dyskomfort w postaci czegoś, czego tam nie powinno być. Ogólnie rzecz ujmując, za wilgotno. A co za tym idzie? Wzmożona otwartość na infekcję. Podejrzewam, że też obniżona odporność w ogóle i trzeba było coś z tym zrobić, bo jak się okazało, i pewnie doktor pociągnie ten wątek, problem z zatokami to może być też na przykład wskaźnik, że ktoś ma problem z refluksem, że ktoś ma problem... Tak. Przepraszam bardzo, że jak w nosie coś to... Nie partycypuję, jeśli chodzi o te atrakcje, ale wiem, że tak jest. Panie doktorze, to jest ten trudny moment. Jedna minuta na opowiedzenie nam tej drogi od nosa do żołądka. Tomek powiedział, że problemy z zatokami mogą również świadczyć o problemach z refluksem? Zaczynam, panie redaktorze, bo czasu rzeczywiście mało. Ma pan na to dokładnie jedną minutę czasu. Okej, okay. Nasz przemiły pacjent rzeczywiście człowiek, który sporo miał dolegliwości przeróżnych zatokowych, tam jeszcze warto dodać bóle głowy, takie uciski, no generalnie problemy związane z infekcjologią jako taką. To, co predysponuje nas do występowania tego typu problemów z zatokami, to jest przede wszystkim niedziałający nos. Ta osławiona, skrzywiona przegroda nosa, różne przerosty, obrzęki nosa. Kolejna sprawa, alergie, oczywiście alergie różnego rodzaju, nieżyty i tak dalej, ale to co powiedział też Tomek, to jest niezwykle temat istotny dzisiaj w dobie pewnych nawet cywilizacyjnych takich powiedzmy sytuacji, które nas dotyczą, czyli diety. Bardzo często dzisiaj podnosi się ten temat na całym świecie, u nas też już coraz częściej zdajemy sobie z tego sprawę, jak to przekłada się, czyli to co jemy, jak funkcjonuje nasz przewód pokarmowy odnośnie immunologii zatok. Okej, okay, wydaje mi się, od razu odpowiedź brzmi alergicznie. Czy to nie jest tak, że te pokarmy nas uczulają i troszkę różnego tak, rodzaju ale z drugiej strony to jest też kwestia tak zwanej mikroflory przewodu pokarmowego. Ta mikroflora ma fundamentalny wpływ. A może na koniec, ponieważ program jest rzeczywiście w tak miłym otoczeniu, a zwłaszcza męskim, to może dodam, pamiętajcie, drodzy państwo, o paniach nie mówmy, ale u panów generalnie w przewodzie pokarmowym jest 2 kg mikrobiologii. No i to jest dobry moment, żeby mu powiedzieć, czas się skończył. Przepraszam, ta jedna minutka. Pogonił nas. A my wracamy za chwilę. To jest niezły pacjent w Radiu Z. Gościem dzisiaj Tomasz Kamel i pan doktor otolaryngolog Michał Michalik z MML. Niezły pacjent w Radiu Z. Dzisiaj jesteśmy wewnątrz twarzoczaszki Tomasza Kamela, konkretnie w jego zatokach. Tak, położyłem się na stół chirurgiczny specjalistów od zatok, dlatego że wiem, jak bardzo ludzie cierpią ze względu na ten problem i mam dla ciebie zagadkę. Słowo małżowiny, z czym ci się kojarzą? Bardziej z uchem czy z nosem? Bardziej z jedzeniem. A widzisz. Bo ja bardzo lubię jeść małżowiny. Frutti di mare, tak. Smacznego. Dobra, a gdybyś miał wybrać między uchem a nosem? To zawsze wybiorę żołądek. Czyli z uchem i bardzo dobrze. A okazuje się, że to też jest problem, prawda? Przerost tych małżowin, które mieszkają sobie wewnątrz nosa i dlatego ten nos często jest zatkany. I stąd ludzie są niedotlenieni, chrapią w nocy albo na przykład się wyspać biedaki nie mogą. Opowiesz o tym? To jest rzeczywiście inny ciekawy wątek, który wiąże się z tą zaburzoną drożnością nosa. Pamiętajcie, drodzy państwo, nos to jest fundament. To jest fundament sprawności całego układu oddechowego. To jest najważniejszy jego składnik. Nos musi działać i również w ciągu nocy, o czym Tomku powiedziałeś. Jeżeli w nocy nos nie działa, najlepszym na to dowodem jest to, że oddychamy przez usta. A jak oddychamy przez usta, no to oczywiście współspacze nas atakują, bo jesteśmy trudni socjalnie to w nocy. Co, przepraszam bardzo? Ziejemy na przykład po czosnku. Okej. No hałasujemy, jesteśmy trudni. To był zawoalowany jakiś przytyk do mnie? Nie, ale widzę, że profilaktycznie przysłaniasz twarz. Odpuść, nie musisz. Drodzy państwo, także chrapanie, ale konsekwencja to są również bezdechy, czyli niedotlenienie, nie wysypiamy.
odżywiamy się, nasz organizm się nie regeneruje. To jest bo co tam jest? Michał, tak. Okej, okay, teraz spróbujmy wejść do nosa Tomka Kamela i powiedz mi, co się tam zgromadziło. Chcesz powiedzieć, Tomek Kamel wciągnął mnie nosem? Masz nas w nosie po prostu od samego początku. Nie jesteśmy tam mocno teraz. Dobra, i co widzimy? Co widzimy? No teraz to już widzimy zdecydowanie tam większy porządek niż kiedyś, bo rzeczywiście ta przegroda nosa jest prosta, małżowiny nosowe, czyli te struktury, o których wspomniałeś, Tomku, wystające z bocznych ścian nosa do wnętrza, one pełnią rolę takich kaloryferów pewnego rodzaju. One muszą mieć swoją wielkość odpowiednią, odpowiednią strukturę, muszą po prostu działać. I tak to wygląda u Tomka. Dalsza część, na bocznych ścianach nosa mamy zatoki. Zatoki jako jedna przestrzeń z nosem podczas każdego wdechu i wydechu muszą być przewietrzane. Jeżeli ten proces jest takim procesem zupełnie neutralnym, gdzie to się odbywa bez naszej woli, bez wysiłku, bez napinania się, to znaczy, że to wszystko generalnie ma działać. Jeżeli w którymkolwiek momencie to się zaczyna blokować, tak jak to było kiedyś u Tomka, no to rzeczywiście szereg konsekwencji. Ale w tym, co mówisz, dochodzimy do ważnego punktu i tu jest pies pogrzebany, że zabieg chirurgiczny, który poustawia wszystko we właściwym porządku i tak jak na architektonicznym rysunku wszystko będzie we właściwych proporcjach i zgodnie z właściwą linią, to jest jedno. Ale przez zatoki to nie jest tylko jakiś tam nabłonek i korytarze powietrzne, tylko tam jest mnóstwo takich włosków, których odbudowa wymaga dużo dłuższej, większej inwestycji czasowej. Co stary, ty zaczynasz powoli przejmować ten mikrofon i tę audycję. Mi się to wcale nie podoba. Przepraszam, ale nie, to moja misja. Dlatego państwo pozwolą, że w nosie, to teraz ja cię będę miał przez najbliższych parę minut. To jest niezły pacjent z Tomkiem Kamelem i doktorem Michałem Michalikiem. Dzisiaj rozmawiamy o nosie Tomasza Kamela, bynajmniej nie o nosie do interesów. Zoperowałeś się. Zaraz Michał opowie, jak wyglądała operacja. Ja mam jedno pytanie, bo mamy tylko minutę. Bolało? Bolało, ale nie tak bardzo, jak bolałoby na przykład 10 czy 20 lat temu. A bolało w trakcie bardziej czy po? Nie no, w trakcie to ja spałem smacznie. Czyli to jest w pełnej narkozie przeprowadzony zabieg. Bo te zabiegi robi się inaczej, prawda? Zabieg polegający na, panie doktorze? Zabieg polegający na dostępie przez, tak ładnie się mówi, otwory naturalne. Czyli generalnie wchodzimy przez te słynne dziurki od nosa. Ani słowa. Powiedział, że przez nos. No przez nos. Dalej. I zabieg jest zabiegiem funkcjonalnym. To jest niezwykle ważne, dlatego że Tomek na to zwrócił uwagę. My nie szukamy tam czegoś, co jest, powiedzmy, nie powinno być w tym miejscu. My porządkujemy. My generalnie staramy się przywrócić prawidłową anatomię, która przełoży się na funkcję. Z nos i zatoki ma działać. Pozostawiamy organizm. Miał przegrodę, mówiłeś. Łamane? Staramy się dzisiaj rzeczywiście troszkę inaczej robić te zabiegi. To już nie ma generalnie tego osławionego młota, dłuta, piły. Można to zrobić też troszkę inaczej. Rzeczywiście staramy się to tak robić. Ale tak jak mówię, indywidualizujemy to zawsze. Bywa tak, że te dolegliwości po zabiegu są bardzo indywidualne. Oczywiście jako mężczyźni, no pięciokrotnie bardziej zawsze to przechodzimy. Oczywiście. Jasne. Ale warto to robić wtedy, kiedy trzeba, kiedy są wskazania, po prostu. Weszliśmy do Tomka otworem naturalnym i tym samym otworem wychodzimy, proszę państwa, ale tylko po to, by wrócić tam za chwilę. Niezły pacjent w Radiu Z dzisiaj o zatokach. Dzisiaj rozmawiamy, to jest bardzo poważna rozmowa z Tomaszem Kamelem, przez 2M, i otolaryngologiem Michałem Michalikiem. Teraz będzie przez chyba jedno M. Przez jedno M. Michalik to słabo. Ale Michał, słuchaj, jedno proste pytanie. Ludzie jak słyszą krzywa przegroda nosowa, którą zaraz panu zoperujemy, to wiesz co widzą? Dłuto, młotek, hektolitr krwi, połamana twarz, oczaszka i siniaki pod oczami. I siniaki pod oczami, ból, wstręt, pożoga, gomora, sodoma, góralska muzyka. Jak to wygląda dziś naprawdę? No dziś to wygląda też niestety, tak jak mówisz, bardzo często w ten sposób. To, co pacjenci o czym opowiadają, czy to, co wyczytują w internecie, jest też prawdą. No niestety medycyna też ewoluuje za wolno w stosunku do sytuacji ogólnej w naszym pewnie kraju. Natomiast wszystko się musi zmieniać. Jak się nastawia przegroda dzisiaj bez dłuta? Dzisiaj troszeczkę inaczej. Znaczy wchodzimy w te struktury z dostępu troszkę innego. Mamy inny podgląd, tak? Możemy to w dużym powiększeniu na monitorach rzeczywiście oglądać bardzo precyzyjnie. Jesteśmy o wiele bardziej precyzyjni, o wiele bardziej dokładni. Mamy też inne narzędzia. Ale na przykład zamiast rozwalić to młotem, to tu podpiłowujesz, tam doklejasz. Jak to my wchodzimy w struktury, tam wchodzimy pod błonę śluzową. Mamy skrzywione elementy chrzęsne, kostne. Jesteśmy w stanie to wyjąć.
na nowo poukładać, tak? Znowu wprowadzić i tak dalej. Czyli to nie zawsze w przegrodzie chodzi o kość. Czasami tam pod tą skórą są jakieś miękkie historie, które można poprzestawiać. Czyli wy wyjmujecie część tej układanki, rekonstruujecie sobie, i sobie wyobraźcie sobie, panowie, ponieważ też specjalizujemy się, mamy u siebie mnóstwo zawodników sportów walki. No to są wspaniali pacjenci, cudowni, bo oni cały czas wracają. W związku ciągle pobijani. Trzeba to tak robić, a tam rzeczywiście są masakryczne te przegrody. Te nosy w ogóle nie działają. Nasi wspaniali pacjenci, no już nie będziemy może o nich mówić, ale a dlaczego nie na przykład? Jak złocimy tam złoty medalista olimpijski, czy Włodek Zawadzki, czy Wroński, czy Rysiu Wolny, to są ludzie, którzy nie korzystali z nosa nigdy, tak? Czy Paweł Nastula. I dopiero jak zrobiliśmy im zabieg, to oni dopiero powiedzieli, mówię, Michał, dlaczego tak późno? Gdybym miał wcześniej ten nos, to ja bym więcej zdobył. Mówię, czy to jest możliwe? Ta przegroda, rozumiem, to nie jest tylko komfort oddychania, który ustaliliśmy, jest fundamentalny tutaj, bo odżywia, bo natlenia, ale z tego co wiem, ta krzywa przegroda też powoduje narastanie różnego rodzaju drobnoustrojów i innych bardzo niesympatycznych rzeczy. Jakich? Tak jak wspomniałeś, Michał, to jest kwestia zaburzonej funkcji. Jeżeli ten nos przestaje działać, on się przestaje dobrze wentylować, oczyszczać. Jest to ogromnym problemem, dlatego że ta immunologia też nam siada. Czyli tak jak wspomniałeś, nie można go do końca oczyścić. Zawsze się gdzieś tam zbierają drobnoustroje. Jak opowiada o tym człowiek, który jest mi bardzo bliski, mikrobiolog kliniczny, dr Samet, taka mega postać na naszym rynku. Mówi, Michał, pamiętaj o tym. Nos i zatoki to jest najmniej sterylny obszar naszego organizmu i gdybyśmy chcieli się tak naprawdę bardziej sterylnie całować, to powinniśmy drugą częścią. A ja tylko... czyli ty miałeś tam usta, a nie... Okay. Ja tylko chcę coś dodać, nie wiem, czy mam czas. Nie masz czasu. Nie podrzynasz mnie jeszcze gadu. Nie masz, podrzynam ci, dlatego że ty dominujesz tej audycji, mi się to wcale nie podoba. Tomasz Kamel, proszę Państwa, tak to on, niezły pacjent w Radiu Z, a my mamy czas do 23 na twoje zatoki. Zaraz wracamy. Oto laryngolog Michał Michalik, ten co wlazł do nosa Tomka Kamela i naprawił. Naprawił? No, naprawił, naprawdę dużo naprawił, ale jak sam przyznał, trzeba być pod opieką, ponieważ proces wyprowadzania zatok z problemu to jest bardzo długotrwała historia. I ryzykowna z tego, co słyszałem. Ryzykowna też, bo to nie zawsze jest tak, że za pierwszym razem wszystko pójdzie dobrze i bywa, że trzeba wracać i szukać najlepszych rozwiązań. Ile miałeś tych operacji? Dwie. A po co, panie doktorze? Dlatego, wiesz, u każdego pacjenta trzeba zastosować bardzo precyzyjną procedurę, bardzo zindywidualizowaną. Nie zawsze wszystko się udaje za jednym zamachem, a poza tym my często też traktujemy, że brzydko mówiąc, żeby nie przegiąć, czyli zrobić do pewnego momentu, do pewnego punktu, do cienkiej czerwonej linii, żeby nie wejść w powikłania. I czasami warto wykonać pewien zabieg w granicach 70-80%, powiedzmy tak ogólnie mówiąc, po to, żeby można było nawet za jakiś czas wrócić, gdyby ten efekt nie był pełen. Czyli jedna operacja nie wystarczy, żeby wyczyścić ten przewód nosowy, czy nastawić tą krzywą przegrodę? Pamiętajcie o tym, że to jest tak, jak Tomek wspomniałeś też wcześniej, przy wcześniejszym wejściu. Błona śluzowa jest fundamentem. Jeżeli w którymkolwiek momencie ta błona śluzowa nie spełnia tej funkcji. Ona jest pokryta rzęskami, które mają oczyszczać. One muszą się odbudować. Przewlekły stan zapalny, taki wieloletni, niszczy te rzęski oddechowe. A później w czasie operacji wrzucasz tam trochę granat i to wszystko się musi spokojnie... Tak jak grafa koralowa musi się odbudować. Jak długo to trwa? To zależy, bardzo prawda? Różnie, bardzo indywidualnie to wygląda. Wiadomo, że to zależy od wieku, od predyspozycji, od genetyki. No nie stary, to długo będzie to chodzi. No ale za to świetnie się odżywia i zobacz, jak wygląda. I chodzę w kombinezonie. Tak, muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Nie udało mi się podczas wcześniejszego spotkania, bo ja tu nie przyszedłem po to, żeby się z Państwem dzielić moimi problemami zdrowotnymi tak dla samego faktu, że je mam, tylko w ramach pewnej misji. Otóż inny mój zaprzyjaźniony doktor, tym razem urolog, bo jak wiesz, każdy mężczyzna po 40, jeśli jest mądry, powinien przyjaźnić się ze swoim urologiem. Radek Jardanowski, mój serdeczny kumpel i bardzo dobry doktor, mówi mi zawsze tak, pamiętaj, układ odpornościowy człowieka ma ograniczoną wyporność. I jeżeli masz chore zatoki, to jego część tej armii rzuca się na te zatoki, żeby tam wszystko trzymać w ryzach. A wtedy osłabiają się inne rejony. I właśnie choćby dlatego warto jest dbać o zatoki, bo inaczej po prostu cały organizm się, jak to mówiła pewna zaprzyjaźniona Krawcowa, siepie.
Zdaje się, że leci na ciebie moja wydawca, bo dało ci jeszcze minutę. To w ogóle to jest parszywe. Przyszedł tutaj. Nie, z misją przyszedł, to ona od razu się zgadza. Dziękuję ci za to. I jeszcze wyrwał moją towarzyszkę. Tutaj każdego wtorku o 21. Ale się Michał z czego śmiejesz? Zaraz będę zły. No, on się śmieje z satysfakcji, bo mnie wykształcił dobrze. No co? Super, ja uwielbiam słuchać Tomka Kamela rzeczywiście, bo on jest tak wyedukowanym człowiekiem, że gdyby naprawdę miał porównywalne papiery jak ja, to myślę, że byłby dużym zagrożeniem. Tej komplementa się wytnie. Ewa, ja tego dopilnuję osobiście, bo na tobie nie mogę polegać. Natomiast chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, Michał. Jak powszechny jest problem chorych zatok u Polaków? Właśnie. Ogromnie, słuchajcie, powszechny też. Jest to zależne od, tak jak wspomnieliśmy, wielu czynników, ale nawet to, co się dzieje, nie wiem, za oknami, ten smog, to wszystko, co się dzieje w dużych aglomeracjach, czy sezon grzewczy, czy te pewne czynniki predysponujące, jak chociażby sezon jesienno-zimowy, to wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Inaczej to wygląda oczywiście u dzieci, u dorosłych, w wieku podeszłym. To są różne rzeczywiście czynniki na to wpływające. Natomiast z roku na rok generalnie co do zasady zwiększa się ilość osób, których dotyczy problem przewlekłego zapalenia zatok i trzeba po prostu coś z tym zrobić. A przede wszystkim się diagnozować. Pamiętajmy, to nie chodzi o operację. Operacja jest zawsze pewnego rodzaju ostatecznością. To jest ostatnie drzwi z napisem sala operacyjna, ale wcześniej trzeba próbować. I w ramach postscriptum na przykład, żeby państwo poszli tym tropem, dodam, jeśli ktoś dochodzi do wniosku, że się tak bardzo boi operacji, że woli żyć z chorymi zatokami, to Michał pokazał mi jeszcze coś takiego, co się nazywa cyklono i to jest taki zabieg, który okazuje się, że bezoperacyjnie też jest w stanie te zatoki oczyścić i może warto się zastanowić, czy jednak lepiej było być zdrowym, niż bać się po prostu operacji zatok. I zdrowo i bezpiecznie dalej przez lata nos zadzierać. Ty masz bardziej perkaty niż ja. Mówię, już się zemszczę. Proszę państwa, w dzisiejszej audycji gościliśmy wewnątrz Tomasza Kamela. Zafundowałem wam tylko to ja. Pan doktor był w środku. Był przewodnikiem. I wyszedł cało i zdrowo. Muszę powiedzieć, jakoś nad wyraz uśmiechnięty. Tak, jestem zadowolony z tego wszystkiego, co dzisiaj zostaliśmy. Jedno ostatnie pytanie. Tak. Ważne, myślę, dla naszych słuchaczy. No bo jakby nie patrzeć, reprezentujesz prywatną klinikę. O jakich kosztach mówimy? Ile kosztuje taka operacja udrożnienia zatok? Oczywiście indywidualnie, natomiast w zależności od tego, co robimy. Widełki, no to w granicach od tym kamelem, w którym bywasz w no. Tak, no poza tym, no Tomek, wiadomo, jak przyjdzie zagada, no to ciężko. Ile? W granicach od 7 do 12 tysięcy złotych. I to nie musi być tylko ten raz, tak? Z tego co... No staramy się oczywiście. Dla nas najważniejsze jest to, żeby pacjent miał wykonaną taką procedurę raz, a potem chodził po wszystkich krajach świata i mówił, że to jest rzeczywiście to miejsce. Także na tym nam zależy. Ale oczywiście jest to bardzo indywidualna sprawa. Jest to rzeczywiście problem bardzo rozległy i rzeczywiście wymagający często działań interdyscyplinarnych, czyli nie tylko sam ten skromny otolaryngolog jak ja, ale czasami trzeba się posiłkować też specjalistami w innym zakresie i rzeczywiście to robimy. Podsumowując, wiemy, że Tomasz Kamel nosak zadziera, to jest już czysty, facet świetnie wygląda w kombinezonie i często bywa u urologa. I dowiedzieliście się o tym wszystkim z tej audycji. Przepraszam, urolog bywa u mnie i teraz możesz to interpretować jak chcesz, ale ja poruszyłem teraz aspekt towarzyski. Ja nie mogę tego skomentować i skomentować, do tego ja kończę. Proszę państwa, otolaryngolog Michał Michalik, dziękuję bardzo. Klinika MML, Tomasz Kamel i Michał Figurski, dziękuję za uwagę. Niezły pacjent za tydzień o 21. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Niezły pacjent w Radiu Z.